Przed komisję marsz. Dziś ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie gliwickim. Do końca kwietnia mężczyźni urodzeni w 1997 roku będą wzywani przed oblicze komisji lekarskich. W Gliwicach wszystko odbywa się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Pierwsze przenosiny do rezerwy otrzymali młodzi mieszkańcy Knurowa. Korytarz i poczekalnia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach wypełniły się dziś młodymi mieszkańcami Knurowa. Od tego bowiem miasta rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie gliwickim. Już kolejny raz robimy tą kwalifikację wojskową w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach, z którą nam się współpraca bardzo dobrze układa. Od dzisiaj do końca kwietnia mężczyźni urodzeni w 1997 roku będą wzywani przed oblicze komisji lekarskich. Przed laty kwalifikanci z drżeniem serca stawali przed lekarzami, kombinując często, jakby się wywinąć od służby. Teraz jest inaczej. Komisja nie powoduje, nie stwarza warunków konieczności odbywania służby wojskowej, bo kiedyś tak bardzo często była kojarzona. Dzisiaj należy przyjść, okazać się tymi dokumentami, sprawdzimy przydatność do potrzeb sił zbrojnych. Dziś młodzieniec nie musi się niczego obawiać, stając przed komisją. Tutaj jest mierzony, ważony i sprawdzany pod kątem zdrowia. No i zostaje stwierdzona jego przydatność do wojska, czyli ustalenie kategorii zdrowia. Mamy kategorię A zdolny, kategorię D niezdolny w czasie pokoju, kategoria E niezdolny w czasie pokoju i w czasie wojny. Po ustaleniu kategorii zostaje założona ewidencja wojskowa i wydana książeczka wojskowa. Następnie młody człowiek zostaje przeniesiony do rezerwy. Chociażby z tego względu młodzieńcy bez większych obaw udają się na komisję. Jest strach przed taką kwalifikacją? Nie, to jest jak dla mnie jak najbardziej dobra rzecz i powinno się takie coś dziać, bo po prostu potrzebujemy ludzi, którzy by bronili naszego kraju. Nie? Każdy musi po prostu to przejść, no i nie ma się czego bać. Dodajmy, że służba w zawodowej armii cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W takim razie co będziesz robił, żeby dostać się do armii? O, wszystko co będzie trzeba. Rozglądałeś się, tak? I ta kwalifikacja jest okazją do tego, by się... No tak, i powinna moim zdaniem przyjść obowiązkowa służba wojskowa, tak? Na nowo. Dlaczego? Żeby wszyscy się sprawdzili i no, żeby było jak kiedyś. No. Do wojska ciągną nawet dziewczyny. W zeszłym roku na komisji stawiło się 10 pań z powiatu gliwickiego. W tym roku było już ich 19.